Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Królowo Śniegu, Panie Ministrze. Panie pośle. Przepraszam. Proszę zachować powagę. Wysoka Izbo, nie dalej jak wczoraj prasa doniosła o kolejnym skandalu w polskiej służbie zdrowia. Okazuje się, że w stolicy państwa, w Warszawie, na nocnym dyżurze nie ma lekarza, który mógłby znieczulić, zszyć dziecku skaleczone oko. Najbliższy był w Radomiu. Na szczęście w tym przypadku wszystko skończyło się szczęśliwie. Rodzice mieli swój samochód, mogli dojechać, dziecko otrzymało pomoc. W innych przypadkach bywa dużo gorzej. To jeden z dziesiątków przykładów, jak funkcjonuje służba zdrowia pod przywództwem ministra Rulkowicza. To jeden z dziesiątków powodów, dla których dzisiaj po raz kolejny spotykamy się na tej Izbie, żeby mówić o jego odwołaniu. Żal mi pana jako człowieka. Na pewno jest panu bardzo przykro, że dzisiaj o panu dyskutujemy i że rozmawiamy o pana nieudanych projektach i nieudanej pracy. Niestety, panie ministrze, jako dobry lekarz pediatra, na skutek swoich wybujałych ambicji politycznych wziął pan na siebie ciężar, którego nie jest pan w stanie udźwignąć. Sam pan sobie narobił nieprzyjemności, a na nas wszystkich sprowadził nieszczęście i problemy. Nie potrafi pan zarządzać służbą zdrowia. Czego się pan nie dotknie, to pan popsuje. Pan pewnie powie, że to wina SLD, które zlikwidował świetne kasy chorych. Kasy, które były lekiem na całe zło. Pewnie pan powie, że to SLD za to odpowiada. Już pan to wielokrotnie mówił. Nawet mówił pan, żebym zapytał swoich starszych kolegów. Pan był moim starszym kolegą i pan też decydował o pewnych rzeczach. Ale my nie rządzimy już od 8 lat. Od 8 lat nie rządzimy. A do tego przypomnę panu program Platformy Obywatelskiej z 2001 roku, w którym czytamy. Platforma Obywatelska z niepokojem obserwuje aktualną sytuację ochrony zdrowia w Polsce. Wprowadzenie kas chorych nie okazało się złotym środkiem na niedociągnięcia systemu ochrony zdrowia. Dlatego Platforma Obywatelska proponuje likwidację kas chorych w obecnym kształcie. Proszę się douczyć programu swojej partii. Jest jasne, że minister zdrowia nie odpowiada za lekarzy, którzy na skutek zaniedbań doprowadzili do śmierci pacjentów. Nie odpowiada również za dyspozytorów pogotowia, którzy nie wysłali karetki na czas. Odpowiada jednak za system całej opieki zdrowotnej, za taką jego organizację, że dzisiaj co krok to tragedia. Że dziecko ze skaleczonym i zranionym okiem trzeba wieźć 100 kilometrów, bo na miejscu nie ma lekarza na dyżurze. Uczciwie trzeba jednak powiedzieć, że pan minister Rulkowicz ma się z kim tymi winami podzielić. Oczywiście z rządem, bo gdyby chciał jakąś realizować inną politykę, swoją, o której mówił zanim został ministrem, to pewnie nie byłby potrzebny panu premierowi Tuskowi, nie byłby przygarnięty, bo po co? Jeśli więc debatujemy dziś nad jego odwołaniem, to w gruncie rzeczy w imieniu sponiewieranych kolejkami i białą znieczulicą chorych mówimy o całym rządzie. Realizowana przez rząd premiera Tuska reforma służby zdrowia to przecież nie pomysł ministra Rulkowicza. Przeciwnie, on był jej najzagorzalszym przeciwnikiem i krytykiem. Ale jak widać, przeszło mu. Punkt widzenia okazało się zależy od punktu siedzenia. Zastanawiam się nieraz, jak lekarz, a więc ktoś taki, kto ma empatię wpisaną w zawód, może być ministrem w rządzie PO-PSL. W rządzie, który zapisuje najczarniejszą kartę w historii polskiej służby zdrowia. Jak widać, to możliwe. Musimy to przyjąć do wiadomości, ale nie musimy się z tym zgadzać. I Sojusz Lewicy Demokratycznej się z tym nie zgadza. Nic tak tego rządu nie denerwuje, jak to, gdy słyszy, że kwestie ochrony zdrowia daleko mu do stanu z okresu PRL-u. SLD jest właśnie takiego zdania, bo oczywiste jest, że obok wspaniałej kliniki profesora religii czy bardzo wtedy nowoczesnego Centrum Zdrowia Dziecka były prześne przychodnie, opryskliwe rejestratorki. Pamiętam te czasy. Ale jednak wtedy ludzie nie umierali na szpitalnych schodach ani w przychodniach pozostawieni sami sobie.
jak ten starszy człowiek z Zabrza na Śląsku, który godzinę niezauważony siedział pod recepcją i umarł. Lekarka, która to tłumaczyła, mówiła, że się nie zarejestrował. Panie ministrze, siedział tam skulony, się nie zarejestrował pośród wielu ludzi, którzy mogli go uratować. Pewnie pan powie, to jego wina, sorry, taki klimat, nie miał numerka. Powinien przecież wiedzieć, że nie ma numerka, to nie ma pacjenta. Taka procedura. Umarł, ale zgodnie z pana procedurą, z procedurą pana premiera, z procedurą całego tego rządu. Słyszy się na ogół, że jest źle, bo brakuje pieniędzy. Absolutnie nie brakuje tych pieniędzy. W systemie opieki zdrowotnej jest 65 miliardów złotych. Trzykrotnie więcej niż kilkanaście lat temu. Pojawiła się nowa generacja leków, pojawiły się nowe urządzenia. Otworzyliśmy się na świat. I co? Jest gorzej. Wszyscy uważają, że jest gorzej. Dlaczego? Ja panu powiem dlaczego. Odpowiedzi trzeba szukać w organizacji systemu zdrowotnego, czyli w pana gabinecie. Bo za organizację opieki zdrowotnej pan odpowiada, odpowiada minister zdrowia. Wygląda jednak na to, iż w tym gabinecie obowiązuje przekonanie, że chory powinien radzić sobie sam. Takie poczucie mają ludzie. Jeśli traci się wzrok i nie może się doczekać na operację zaćmy, to może przecież za pieniądze zrobić sobie operację natychmiast, bez wielomiesięcznego czekania w kolejce. Podobnie jest ze wszystkim. Za 100-200 zł od wizyty spotkamy się natychmiast z każdym lekarzem specjalistą, endokrynologiem, kardiologiem, diabetykiem, kimkolwiek chcemy. Skoro jednak chcemy się leczyć w ramach składki, którą płacimy na swoje ubezpieczenie, to na tych samych specjalistów musimy czekać tygodniami, miesiącami i latami. To nie dowcip, że ludzie pytają, czy rano, czy po południu będzie specjalista za 3 lata, bo mają tych specjalistów na przykład w jednym dniu za 3 lata umówionych 2. Co to jest? Co to jest, jak nie przerzucanie odpowiedzialności za służbę zdrowia na pacjentów? Co to jest, jak nie przerzucanie kosztów leczenia na zwykłych obywateli z państwa? Co to jest, jak nie cicha prywatyzacja służby zdrowia? Co to jest, jak nie złamanie zasady o równym dostępie do zdrowia? Masz pieniądze, to się leczysz. Nie masz, się nie leczysz. Nie masz kasy, zdychaj. To jest motto, które jest wypisane nad pana drzwiami. Tak mówią ludzie, tysiące pacjentów w kolejkach do specjalisty. Tak się czują ludzie. Niech pan pójdzie i zapyta. Byłem, rozmawiałem z ludźmi. To, co pan... nie tak się umawialiśmy. To nie jest umowa społeczna. Nie tak jest zapisane w Konstytucji. Nie zapominajmy też o lekach, za które płacimy ciągle więcej i więcej. W pierwszym kwartale 2012 roku za zakup leków, na zakup leków refundowanych pacjenci wydali 150 milionów złotych, co stanowiło wtedy 16% całkowitych wydatków pacjenta na leki podlegające refundacji. A już rok później, w pierwszym kwartale 2013, ta kwota wzrosła do 220 milionów, o 70 milionów więcej, 20% wydatków na leki refundowane przez pacjentów. Ta niewydolna publiczna opieka zdrowotna godzi jednak nie tylko w pacjentów, godzi w lekarzy także, bo w tym systemie oni są traktowani z góry jako potencjalni oszuści. W takich warunkach nawet ci najbardziej oddani chorym chowają się za pancerzem procedur. Wysoki Sejmie, minister Arłukowicz jest krytykowany od wielu miesięcy za brak działań wobec narastającego kryzysu w opiece zdrowotnej, a więc co zrobił? Napisał list otwarty do środowiska lekarskiego. Tylko na to pana stać? W tym liście najkrócej mówiąc wskazał lekarzy, a nie wady systemowe, jako winnych całego zła. Zaproponował rozwiązanie. Rewizja kodeksu etyki lekarskiej i zaostrzenie kar. To ma być skuteczna droga eliminacji błędów w medycynie? To zła odpowiedź, panie ministrze. Nie tędy droga. Polska służba zdrowia pod rządami PO-PSL to 3 razy P. Procedury, pieniądze, punkty.
rozmowę z pacjentami zastąpiło dziś niekończące się wypisywanie druczków, rubryk, brulionów, rejestratorów, recept. Z każdej pół godziny przeznaczonej na badanie, ponad połowa czasu jest przeznaczona na administrację, na wypisywanie tych rzeczy, a nie na badanie pacjentów. Bo przecież lekarz się nie może pomylić, bo NFZ dzisiaj niczym sfora wilków tylko czeka na takie pomyłki. Sprawdzany jest niemalże tuż na receptach. Szerokość recept, grubość kratek. Panie ministrze, kpi pan z lekarzy i z pacjentów. Kpi pan. To jest jakiś obłęd. Owszem, oczywiście lekarze mają swoje grzeszki. Owszem, chodzi o publiczne pieniądze. Ale gdzieś jest jakaś granica tego absurdu. A dochodzimy do absurdu, skoro chorym na raka odmawia się leków, bo limity się skończyły. Bo limit został przekroczony. Ma pan jakąś empatię? Po 7 latach rząd ogłasza, że być może w przypadku chorób nowotworowych limity nie powinny obowiązywać. To co, wcześniej tego nie czuliście? Nie identyfikujecie się z tymi ludźmi, którzy umierają, bo nie ma dla nich leków? Te niekiedy śmiertelne w skutkach absurdy niestety w całości obarczają sumienie rządu. Ale pan minister jest po prostu królem tego absurdu. Szkoda, że nie ma pana premiera. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma pomysły, jak to naprawić. I podzielimy się z panem premierem tymi pomysłami. Ale najpierw proszę wywalić tego nieudacznika. I pomimo, że minister Arłukowicz powtarza, co złego to nie ja, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej oczywiście poprze wniosek o jego odwołanie. A na koniec, panie ministrze, mam dla pana jeszcze prezent. I wie pan, co w niej jest. Wie pan, co jest w tej kopercie. Bartek, wylatujesz z tego programu. Thank you.